Dziś dotarłam do kręgu w Węsiorach. Chciałam wam pokazać to miejsce, ale ani nie ma pogody, ani aparat nie jest w stanie za bardzo oddać tego, co tutaj się dzieje. Często poszukuję jakichś tajemniczych miejsc mocy na całym świecie, ale zapominamy o tym, co mamy właściwie pod ręką. Na Kaszubach w Węsiorach znajdują się takie kamienne kręgi z czasów gotów. Ale tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, czym te kręgi są. Okoliczni mieszkańcy zauważają w okolicy niewytłumaczalne zjawiska. Jakieś ciekawe obiekty na niebie. Niektórzy uważają, że to bramy do innych wymiarów. Jestem tu już trzeci raz, za każdym razem na trochę innym etapie życia i o innej porze roku. I jak się wchodzi tylko do tego lasu, już jest coś inaczej. Jest tu niezwykle cicho. Jest trochę jakby inne światło. A gdy wchodzi się w krąg, każdy ma inne doznania, ale osoby bardziej wrażliwe na tego typu rzeczy na pewno coś poczują. Gdy dzisiaj tutaj weszłam, odczułam taki dreszczyk na karku. Warto tutaj pośrodku pochodzić sobie na boso. Posiedzieć, pomedytować. Dzisiaj akurat jest spokojnie, bo pogoda nie sprzyja. Nie sprzyja turystom. Są jeszcze kręgi w Odrach. Jeszcze w jednym miejscu, którego nie pamiętam nazwy. Ale te kręgi w Węsiorach są jakby najmniej oblegane turystycznie, najbardziej takie dzikie, jeżeli możemy to tak nazwać. I ten las jest taki magiczny. A co z tego wyniknie, to każdy znowu musi znaleźć dla siebie jakąś ścieżkę. Przed jakiegoś czasu chciałam tu przyjeżdżać, ale się nie składało. A tym razem Wywiało mnie rodzinne spotkanie i się okazało, że przy okazji takiego obowiązku mogę też zrobić coś dla siebie. Jeszcze tu chwilę posiedzę i was zachęcam też do odwiedzenia tego miejsca, gdy będziecie mieli taką możliwość.